Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Grono naszych aktywnych seniorów coraz bardziej się rozrasta, z czego bardzo, bardzo się cieszę i bardzo Wam za to dziękuję. Mam już od Was różne zapytania na nowe odcinki. Oczywiście będziemy je powoli tutaj na kanał wrzucać. I pierwsza Wasza prośba była więcej jogi, więcej jogi. Więc zrobimy sobie taką małą serię jogi. Dzisiaj pierwszy odcinek, joga na dzień dobry. Powoli porozciągamy nasze wszystkie mięśnie, obudzimy nasze ciało na fajny, pozytywny dzień. No to co? Zaczynamy! Zaczniemy w pozycji stojącej, stopy szerzej niż szerokość Waszych bioder. Sylwetkę mamy ładnie wyprostowaną. Powoli unosimy ramiona i z wydechem ściągamy barki, łopatki. Bardzo płynny, powolny ruch. Na razie nie angażujemy tych mięśni jeszcze zbyt mocno, bo tak jak wspomniałam, to jest joga na dzień dobry. Czyli powoli budzimy nasze ciało. Wdech i wydech. Będziemy mieli taką propozycję ćwiczeń z samego rana. Zróbmy jeszcze trzy powtórzenia. Wdech i wydech. I jeszcze jedno powtórzenie. Wdech i wydech. Świetnie. Teraz powolutku pochylamy sylwetkę w lewo, w prawo. Mam nadzieję, że już pamiętacie. Pracuje tylko górna część ciała, więc tutaj pracują mięśnie pośladków, ściągnięcie. Nie tak na maksa, ale zaangażujcie już się trochę, żeby nie kołysać biodrami, tylko żeby porozciągać tu mięśnie boczne brzucha i rozruszać kręgosłup. Nic na siłę, szczególnie te ćwiczenia dzisiejsze robimy bez żadnego wysiłku. Bo to jest tylko taka nasza pobudka na rozgrzanie mięśni. Świetnie. Wystawiamy ramiona do przodu i z wdechem do tyłu, na tyle ile dajecie radę. I z wydechem dłonie razem. Tak na wysokości klatki piersiowej w zupełności wystarczy. Wdech i wydech. Pilnuję, żeby sylwetka była wyprostowana, żebyście się nie pochylali, bo to oznacza, że za bardzo chcecie te ramiona wyciągnąć do tyłu, a mięśnie nie są gotowe. Czujcie, jak rozciąga się i otwiera klatka piersiowa na głębszy oddech. Wdech i wydech. I jeszcze dwa powtórzenia. Świetnie. A opuszczamy powoli ramiona. Teraz mięśnie szyi i karku powolutku, płynnym ruchem przechylamy głowę na boki. Bez unoszenia barków. Najlepiej z wdechem. Wdech na jedną, wydech na drugą stronę. Jeszcze na prawo. Teraz wdech do góry. Z wydechem. To zależy. Jeśli macie dobrze ustawiony odcinek szyjny, to możecie dociągać brodę do przodu. Jeżeli ktoś ma głowę wysuniętą do przodu, to unosi, wyciągając brodę do góry, ale przy wydechu do pozycji, kiedy patrzymy do przodu. Już nie dociągamy tej brody, bo te mięśnie już są za bardzo tutaj porozciągane i osłabione, więc trzeba się bardziej skupić na patrzeniu w górę. Ja tu też jeszcze dołączę link do odcinka, gdzie możemy popracować nad tymi mięśniami, jeżeli ktoś ma wysuniętą głowę do przodu. Wdech do góry.
No i wydech w zależności od tego, jak wasza postawa. Świetnie. Teraz głowa na boki. Skoncentrujcie się na brodzie, żeby tą brodę jak najbardziej wysunąć do boku. Ruch tylko szyja, nie biodra. Cała reszta ciała, barki, klatka piersiowa, biodra bez ruchu. Wdech i wydech. Super. Teraz stopy szerzej niż szerokość naszych barków. Ściągałam pośladki, bo znowu próbujemy, żeby to był ruch od pasa w górę. Rozciągamy kręgosłup, rozciągamy i wzmacniamy boczne mięśnie brzucha. Wdech, sylwetka wyprostowana, wydech do boku. Pilnujcie ustawienia ramion. Najlepiej jakby były w linii, cały czas takiej samej. Nie chodzi, żeby ciągnąć do podłogi, tylko ciągnąć do boku. Tak jakbyśmy chcieli tu cały czas utrzymywać prawa, lewa dłoń, linię prostą. Wdech i wydech. I ostatni raz do prawej strony. Świetnie. Znowu stopy na szerokość naszych bioder, ustawione równolegle do siebie. Powoli do takiego małego półprzysiadu. I teraz już tylko górna część ciała. Jeśli możecie, to będą same dłonie, jeżeli możecie zejść niżej, będą podszedramiona, ale żeby plecy były jak najbardziej płaskie. Jeśli zaokrąglacie, to lepiej pozostać w pozycji wyższej. I kołyszemy się przód, tył najpierw. Stopy płasko na podłodze. Nie opuszczajcie głowy. Starajcie się trzymać głowę w linii z kręgosłupem. Niech te mięśnie karku będą tutaj aktywne w tej pozycji. Szczególnie ci, którzy mają wysuniętą głowę do przodu. Będą mieli tendencję do opuszczania głowy, żeby tych mięśni nie używać, bo one są słabe, więc łatwiej, kiedy ta głowa tak zwisa, ale my to kontrolujemy. Świetnie. Teraz możecie stopy troszkę szerzej. Pamiętajcie, żeby też zwiększyć dystans między kolanami, żebyście nie ciągnęli kolan do środka, tylko były w linii z kostką, w linii ze stopą. I tak lekko kołyszemy się na boki. Kontrolujemy oddech, wdech i wydech. Czujcie, że przenosicie ciężar ciała z jednej na drugą nogę. Świetnie. Teraz powolutku do pozycji na czworaka. Kto potrzebuje, podłożyć sobie coś pod kolana, ręcznik, koc, czy podwinąć matę w ten sposób, żeby był więcej tego wsparcia pod kolana, jeśli musicie. Stopy na szerokość bioder, kolana również i powoli ruch przód, tył, rozciągamy dolną część pleców, pośladki, okolice bioder, wdech i wydech do tyłu. Wdech i wydech. Jeszcze dwa razy. Pilnujemy głowy. Mam nadzieję, że pamiętacie, jak ta głowa ma być ustawiona cały czas w linii z kręgosłupem.
Dobrze, teraz wasza lewa noga do przodu. Też w linii z biodrem. Nie za bardzo na zewnątrz, nie za bardzo w linii z prawą, bo będzie ciężko utrzymać równowagę. Jeżeli czujecie, że nie jest zbyt stabilnie, ściągnąć mocno prawy pośladek. Te mięśnie odpowiadają za ustabilizowanie bioder i pozycja jest wtedy mocniejsza, taka bardziej stabilna. Unosimy prawe ramię i z wydechem najpierw skoncentrujcie się, żeby wyciągnąć sylwetkę kręgosłup do góry i dopiero wtedy na bok. Czujcie, że rozciągamy tutaj prawą stronę, lewa rozluźniona bark. Wdech i wydech. Zwróćcie uwagę, ja mam dłoń skierowaną do góry. Nie uginam w łokciu, nie ciągnę do głowy, ciągnę do góry. Wdech i wydech. Jeszcze dwa powtórzenia. Mam nadzieję, że każdy ćwiczy z uśmiechem na twarzy, bo to oznacza, że nie próbujecie za bardzo forsować tych mięśni. Zmienimy kolano, żebyście nie trzymali zbyt długo nacisku na jedną stronę. Znowu ustawiamy tą stopę. Znowu, jeśli musicie dodatkowo ściągnąć pośladek lewej strony, wdech. I znowu wyciągamy do góry i dopiero wtedy do boku. Wdech i wydech. Jak tam lewy bark? Prawy. Czy jest rozluźniony? Mam nadzieję, że tak. Lewa się rozciąga, prawa odpoczywa. Wdech i wydech. I jeszcze jeden raz. Świetnie. Teraz zrobimy kilka ćwiczeń na siedząco, więc jeżeli wolicie, to krzesło lub sofa, co wam tam bardziej pasuje. Krótka przerwa, żebyście się mogli na to przygotować. Ci, którzy na krześle, na sofie, to stopy tak na szerokość bioder, kolana również. Ci, którzy ze mną na siedząco, prawa noga skrzyżowana z przodu. Opieramy sobie dłonie na kolanach, unosimy wysoko barki, jak najwyżej możecie i powolutku, kontrolowanym ruchem opuszczamy. Wdech unosimy, wydech opuszczamy. Dodatkowo przy wydechu możecie próbować angażować mięśnie brzucha, czyli opuszczamy barki i ściągamy mięśnie brzucha w stronę kręgosłupa. Nawet w takiej pozycji naprawdę można wzmacniać mięśnie brzucha, jeżeli się uaktywnia, bo to tylko o to chodzi. Wdech i wydech. I jeszcze dwa powtórzenia. Świetnie. Unosimy prawe ramię i znowu skłon do lewej. Na krześle dla większej równowagi możecie stopy dać nawet szerzej, żeby ta podstawa była stabilna. I znowu wyciągamy, dosięgamy wysoko do góry i dopiero skłon do boku. Wdech i wydech. I jeszcze dwa razy. Świetnie. Zmienimy nogi. Ten, kto siedzi ze mną po turecku, lewa z przodu. Ci, co na sofie lub krześle, cały czas ta sama pozycja. Wdech. Sylwetka wyprostowana, wydech. Wyciągamy do góry i do boku.
Z oddechem, z uśmiechem. Wdech i wydech. Super. Ostatni raz. Wdech i wydech. Teraz skręt do Waszej lewej strony. Teraz już nasze mięśnie są rozgrzane, nasze stawy są już przygotowane, więc możecie próbować tu mięśnie, barków, łopatki. Z lewej strony ściągamy do tyłu. Wyciągamy te ramię do tyłu. Wdech i wydech. Co jest ważne przy tym skręcie, przy tej rotacji górnej części ciała? Nie opuszczamy ramienia i nie pochylamy się do przodu. To oznacza, że te mięśnie nie są na tyle rozciągnięte, co Wam się wydaje. I zamiast wyciągać bark, to sylwetka jest wysunięta do przodu, ramię idzie w dół i mamy wrażenie, że ramię jest dalej. Ale jak wrócimy z wszystkim na miejsce, to jest tam, gdzie powinno być. Więc nie pozwólcie, żeby tu właśnie ciało przestawiało klatkę piersiową. Wdech i wydech. Ostatni raz. Super. Dajmy trochę temu lewemu ramieniu odpocząć, więc znowu unosimy powolutku, opuszczamy barki. Tylko tym razem unosimy i przy wydechu, zanim opuścimy, to ściągamy je do tyłu i opuszczamy. Tak jakbyśmy taki okrąg wykonywali z naszych barków. Świetnie. Jeszcze raz. Wrócimy do tego skrętu, do lewej strony. Sylwetka wyprostowane, ramię tam, gdzie powinno być, żebyście czuli, że rozciągamy klatkę piersiową z prawej, z lewej strony. Z wdechem, dłonie skierowane do przodu, z wydechem, nie zmieniając ustawienia sylwetki, uginamy łokieć i próbujemy, dokąd te ramię jesteśmy w stanie wyciągnąć za sobą. Wdech i wydech. Dłoń do przodu, z wydechem obracamy, uginamy łokieć. Pokażę Wam to jeszcze z innej perspektywy. Wdech i wydech. Ostatni raz. Super. Ciśnę na podłodze, zmieniamy znowu na prawą nogę. Łatwiej wtedy o tą równowagę. I teraz skręt do prawej strony. Musicie pamiętać o tych samych miejscach, czyli nie pozwalamy, żeby nam klatka piersiowa uciekała do przodu, nie pozwalamy, żeby nam ramię obniżało się. To jest tylko rotacja naszego kręgosłupa, a reszta ciała jest ustawiona tak samo. Wdech. I wydech. Jeszcze dwa powtórzenia. Chwila przerwy dla prawego ramienia i zrobimy ten sam ruch. Rozluźnia tutaj wszystkie mięśnie, ale też uaktywnia nasze barki. Otwiera klatkę piersiową. I jeszcze raz. Wracamy do tego skrętu. Wdech, dłoń do przodu, wydech. Obracamy i sprawdzamy, jak to wychodzi z tej strony. Czy tak samo jak z lewej? Gorzej, lepiej. Ciekawa jestem, napiszcie w komentarzach później.
czy prawa i lewa strona są tak samo rozciągnięte, taka sama, taki sam zakres ruchu macie w prawym, w lewym barku, czy jest duża różnica. Wdech i wydech. Świetnie. Ostatni raz. Super. Teraz położymy się na plecach. Powolutku na podpartych łokciach. Unosimy stopy, dociągamy kolana do siebie i dopiero wtedy powolutku opuszczamy głowę i barki. Możecie parę razy poruszać głową na boki powolutku, bez żadnych nerwowych ruchów. Super. Łapiemy za lewe kolano i prostujemy prawą nogę. Z wdechem ugięta, z wydechem unosimy. No nie musi być wyprostowana, tak żebyście czuli, że rozciągamy. Przede wszystkim to będzie ta górna część tylnej nogi, mięśnie uda, ale może też być i łydka, w zależności od tego, czy te mięśnie są rozciągnięte, czy trochę przykurczone. Jeśli mocno czujecie łydkę, to ściągajcie palce do góry. To troszkę poluzuje. A jeśli ktoś czuje, że może mocniej rozciągać, to wtedy wypychamy piętę do góry. Popróbujcie i sprawdźcie, która opcja, które ustawienie stopy daje Wam odpowiedni stopień rozciągania. Im bardziej wypchnięta pięta do góry, im bardziej wyprostowane kolano, tym głębsze rozciąganie tylnej mięśni nogi. Wdech i wydech. I jeszcze raz. Zmienimy stronę, łapiemy za prawą nogę i prostujemy lewą. Ta sama zasada. Im bardziej palce do góry, tym tutaj rozluźniamy te mięśnie łydki, a rozciągamy przednią. I jeżeli te palce ściągamy na dół, wypychamy piętę do góry, no to wtedy łydkę wszyscy czują. Dopasować, znaleźć tą pozycję stopy, kiedy czujecie, że mięśnie się rozciągają, ale nie ma bólu. To nie może być takie uczucie dyskomfortu, tylko bardziej, że te mięśnie się naciągają. Świetnie, jeszcze raz. Wdech i wydech. Skrzyżujemy sobie nogi, kolana jak najbliżej możecie. Ramiona wyciągamy do boków, ściągamy barki i łopatki do podłogi. Staramy się wcisnąć w podłogę, tak żeby nam się górna część ciała nie ruszała, a próbujemy kołysać biodrami. Jeżeli się unosi bark, no to ten zakres ruchu dolnej części ciała trzeba bardziej ograniczyć. Świetne ćwiczenie na zdrowy kręgosłup, na mocne mięśnie pleców i odcinek lędźwiowy. I wzmacniamy boczne mięśnie brzucha, wykonując tak prosto wyglądające ćwiczenie. A zrobimy jeszcze po dwa razy na każdą stronę. Pamiętajcie o oddechu, najlepiej połączyć go z ruchem. Wtedy jesteśmy też skupieni na oddechu. Wdech i wydech. Świetnie. Łapiemy znowu za lewą nogę. Prawa tym razem już jest uniesiona. I najpierw zaczniemy takie małe kółka zakreślać. I próbujemy większe. Głowa, barki rozluźnione, odcinek lędźwiowy dociśnięty do podłogi. Jeżeli zaczniecie robić większe kółka i zaczniecie wyginać kręgosłup, to nie pracują mięśnie brzucha i co powodujemy? Że osłabiamy odcinek lędźwiowy. Może nawet potem wystąpić jakiś
dyskomfort. Także ten ruch możemy zwiększyć tylko do momentu, kiedy kontrolujemy pozycję bioder i dolnej części pleców, przyciśnięte do podłogi. Wzmacniamy biodra, wzmacniamy mięśnie nogi, zwiększamy zakres ruchu w stawie biodrowym i tak jak wspomniałam, pracują mięśnie brzucha, żeby tutaj wspomagać dolną część pleców. Spróbujmy w drugim kierunku. Zaczniemy znowu od takich malutkich, mały ruch i próbujemy większy. Sprawdzamy, na ile możemy tą nogę jeszcze bardziej na zewnątrz, ale bez wyginania kręgosłupa, bez wykrzywiania tej dolnej części pleców. Zmienimy stronę, łapiemy za prawe i lewa noga. Najpierw mały ruch, małe kółka. Zwiększamy. Sprawdźcie barki, czy nie unosicie, nie napinacie mięśni, co będzie oznaczać, że próbujecie za dużo. Wasze ciało w ten sposób daje znać. Przez napięcie w barkach i w szyi, w ćwiczeniach na mięśni brzucha i oddech. Jeżeli wstrzymujecie oddech, to też będzie to najczęściej oznaka, że robicie trochę zbyt trudną wersję dla siebie. Zmieniamy kierunek. Znowu zaczynamy od takich małych i większe. Powolutku. Super. Ostatni raz. Znowu krzyżujemy nogi. Tym razem w zależności gdzie te kolana. Wysoko to tylko dłonie na kolanach. Jeśli jesteście bardziej rozciągnięci i te kolana są blisko, to można nawet zaprzyleźć przed ramiona i pozostać bez ruchu lub pokołysać się na boki. Jeżeli ćwiczycie na podłodze, to dobrze podłożyć sobie coś miękkiego, koc, czy nawet poduszkę, szczególnie tutaj w dolnej części pleców, żeby Was lędźwie nie bolało. W tym ćwiczeniu, w tym ruchu powinniście odczuć taką ulgę. Relaksują się mięśnie pleców, rozciągają się te mięśnie. Jeżeli jest jakiekolwiek napięcie, to te ćwiczenie tutaj, te mięśnie rozluźnia i rozciąga fajnie. Świetnie. Opieramy stopy. Tak ustawcie je na szerokość bioder. Ramiona wzdłuż ciała. I teraz będzie bardzo mały zakres ruchu. Co będziemy robić? Będziemy przy wdechu ściągać mięśnie pośladków. Mocno je aktywniać. I przy wydechu je rozluźniamy. Jeżeli potraficie te mięśnie dobrze uaktywniać, to poczujecie taki lekki, bardzo minimalny ruch bioder. Ale nie chodzi mi o takie unoszenie bioder, łącznie z dolną częścią pleców, czy nawet górną, że tylko łopatki i barki mają kontakt z podłogą. Chodzi mi o to, żeby ta górna część ciała, w zasadzie prawie cały kręgosłup był przyklejony do podłogi, a tu się unosi tylko ta dolna część. Nie, no nawet się nie unosi do góry, tak jak przy takim ruchu bezpośrednio do góry, tylko przez ściągnięcie pośladków następuje przechylenie bioder w Waszą stronę. Także nie martwcie się, jeżeli się te biodra w ogóle nie unoszą. Skoncentrujcie całą swoją uwagę na tym, żeby ściągnąć pośladki. Tylko w ten sposób możecie ćwiczyć, jak wzmocnić dolną część pleców. Jeśli ktoś ma często bóle pleców, to to ćwiczenie powinien wykonywać regularnie, bo właśnie jeżeli mięśnie pośladków są słabe, no to one nie wzmacniają pozycji kręgosłupa i odcinek lędźwiowy jest słaby. To są duże partie, więc trochę to czasu zajmie. Widzicie, nawet ja teraz trochę wyżej podnoszę. Wdech,
mocno ściągamy, na tyle, ile potraficie, i wydech opuszczamy. Zwróćcie też uwagę, czy przy ściąganiu bioder nie wypychacie kolan na zewnątrz. Stopy są cały czas płaską na podłodze. Komu się udaje te mięśnie zaangażować i jest w stanie utrzymać tę pozycję, choćby nawet na sekundę, to próbujcie. Czy nawet na dwie, czy na trzy. Jak już nie dajecie rady, to znowu opuszczamy. Popróbujcie tak kilka razy, ile jesteście w stanie wytrzymać z napiętymi, ściągniętymi mięśniami pośladków. Ciekawa jestem, czy przychodzi Wam to ćwiczenie łatwo, czy no nie jest to takie proste, jak wygląda. Napiszcie też w komentarzach, to wezmę to pod uwagę przy następnej sesji. Jeszcze jeden raz, jak komu tam wychodzi dzisiaj. Jedno jest pewne, im więcej ćwiczycie regularnie, tym te mięśnie się wzmacniają, macie nad nimi większą kontrolę, więc prędzej czy później poczujecie tą różnicę. Rozciągamy teraz te mięśnie, czyli znowu kolana do siebie, krzyżujemy, tylko może w drugą stronę. Teraz zawsze mamy jedną stronę, krzyżujemy z reguły z jedną nogą z przodu zawsze, więc zróbmy teraz tą przeciwną stronę i znowu dłonie lub przedramiona. I jeśli czujecie, że wygodnie Wam się pokołysać, też tak parę razy powinniście poczuć, że te mięśnie pośladków się tutaj fajnie rozciągają. Świetnie. Powoli wyciągamy nogi, wyciągamy ramiona za głowę. Tak jakby ktoś Was rozciągał od palców stóp po palce u dłoni. Tak. Naciągamy cały kręgosłup i rozluźniamy ramiona wzdłuż ciała. Najlepiej dłonie skierowane do góry. Muszę parę razy poruszać głową na boki. Unieść prawy, lewy bark, prawe, lewe biodro. Poruszać trochę nogami, stopami. Możecie sobie zamknąć oczy. I teraz wsłuchajcie się w swój oddech. Oddychajcie głęboko i bardzo powoli. Uśmiechnijcie się do siebie za skończoną poranną sesję jogi na dobry dzień. Dzień pełen energii, pełen pozytywnych doznań. Podziękujcie sobie i swojemu ciału za to, co potraficie zrobić, i powoli, z cierpliwością dążymy do nowych postępów. Jesteśmy gotowi na nowy dzień, pełni energii. Jesteśmy obudzeni umysłowo i fizycznie. Wszystkie nasze mięśnie są gotowe na nowy dzień. Możecie sobie powtórzyć w myślach: jestem gotowy, gotowa na nowy, dobry dzień. Jestem pełny pozytywnej energii. Dziękuję za wszystko, co mam, za swoje zdrowie, za pozytywnych ludzi, którzy mnie otaczają. Głęboki wdech i wydech. Teraz powolutku poruszamy stopami, znowu wyciągamy ramiona za głowę. Bierzemy głęboki wdech, powoli wydech. Nie wstajemy jak sprężyny, tylko powoli, najpierw na jeden bok i dopiero wtedy powolutku do przysiadu czy
już do pozycji stojącej. Nie spieszcie się, to jest Wasza chwila, żeby się przygotować pozytywnie na nowy dzień. Kto gotowy, możecie siedzieć na krześle, na sofie. Wdech wnosimy wysoko, już tym razem rozciągamy te mięśnie. No już wszystkie są przygotowane. I jeszcze raz wdech. I wydech. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że jesteśmy wszyscy porozciągani, naładowani pozytywną energią, wszyscy z uśmiechem na twarzy, gotowi na nowy poranek. Dziękujemy bardzo, czekam na Wasze komentarze, jak tam, która strona prawa, lewa, bardziej lub mniej rozciągnięta. No i jak te pośladki? Czy czujecie, że one się uaktywniają, czy jeszcze niekoniecznie? Napiszcie w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo. Szczególne podziękowania dla wszystkich, którzy wspierają Aktywny Senior. Pomagają mi tutaj budować tą naszą społeczność i dzięki temu mogę rozwijać kanał jeszcze bardziej. Dziękuję Wam bardzo. Życzę Wam miłej niedzieli i miłego tygodnia. I kolejny odcinek już w następną niedzielę. Zbliżamy się wielkimi krokami do wielkiej liczby 5000 subskrybentów i będzie na to, w podziękowaniu będę miała dla Was specjalną niespodziankę. Już Wam mogę dzisiaj zdradzić. Będzie to sesja na żywo. Także jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, które chciałby zadać wtedy na tej sesji na żywo, czy nawet teraz, proszę napiszcie na Facebooku, na naszej grupie Aktywny Senior i na te pytania będę Wam też odpowiadać. Dziękuję, trzymajcie się zdrowo, naładowani pozytywni, moi kochani aktywni seniorzy.